Cześć dziewczyny, witajcie serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę Was w pewnym sensie widzieć. Pewnie zobaczę Was tak naprawdę zaraz w komentarzach. I tym razem mam dla Was taki krótki i treściwy film o pędzlach do konturowania. Istnieją bowiem takie pędzle, które sprawiają, że cały proces konturowania przebiega o wiele sprawniej, dość szybko i przyjemnie i nawet początkujące osoby są w stanie zobaczyć dużą różnicę. To wszystko są pędzelki, które dla mnie są naprawdę w tym procesie nieodzowne, chociaż ja nie wykonuję konturowania w moim makijażu codziennie, to jeśli już się na nie decyduję, zależy mi na tym, żeby mi to szło w miarę szybko, sprawnie, tak jak mówiłam, i nie dodawało do tego całego procesu wykonywania makijażu jakoś za dużo czasu. To wszystko są też pędzle, które nabyłabym ponownie, jeśli któryś z nich zostałby przeze mnie zgubiony, i tak się ostatnio stało. Jeden z tych pędzelków niestety zgubiłam w trakcie podróży i przy okazji kupowania go ostatnio właśnie postanowiłam nagrać dla Was ten film, bo pomyślałam sobie, że faktycznie teraz pędzli na naszym rynku jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i myślę, że można się w tym troszkę pogubić. Natomiast ja mam swoich ulubieńców i to są takie pędzle moje naprawdę ukochane. Jestem ciekawa, jak jest u Was, które Wy szczególnie lubicie. Napiszcie mi o tym w komentarzu, napiszcie w ogóle, czy konturujecie twarz i co Wam w tym pomaga, czy ogólnie lubicie to, czy raczej tego unikacie. Ja zapraszam do dalszej części filmiku z pędzlami właśnie. Ok, zaczniemy od pędzla, którego używam do konturowania policzków i to jest ten mój faworyt, który ostatnio został przeze mnie zgubiony, dlatego musiałam kupić go ponownie i ten pędzelek jest nowiutki, dlatego jest taki czysty i piękny. Mowa o pędzlu Kawai K20. I Kawai to jest taka marka naszych polskich pędzli, która moim zdaniem jest zdecydowanie zbyt mało znana, zbyt mało doceniana i u nas w sumie mało popularna, a pędzle są naprawdę świetne. To jest pędzel, którego używam do konturowania policzków i kocham go za parę rzeczy. Widzicie, to jest taki dość lekko puchaty, ale ścięty pędzelek i na pierwszy rzut oka możemy mieć wrażenie, że zrobimy sobie nim krzywdę, że ślady na policzkach, które dzięki niemu uzyskamy, będą wyglądały sztucznie albo będą po prostu zbyt wyraziste, czy też zbyt ostre. Natomiast tak naprawdę ten efekt, jaki uzyskujemy, potrafi być bardzo delikatny, bardzo ładnie rozmyty, przy nadal zachowanej dość dużej szczegółowości. Ja, jeśli chodzi o konturowanie, bardzo nie lubię takiej sytuacji, kiedy muszę pracować za dużym pędzelkiem i szczególnie te plamy, te cienie, jakie uzyskuję na przykład na policzkach, są zbyt duże i niekonkretne. Ja jestem też osobą, która ma stosunkowo drobną twarz i jeśli o mnie chodzi, to rozmiar pędzla jest często bardzo, bardzo kluczowy. Ja to wielokrotnie podkreślałam, opowiadając Wam o pędzlach do oczu, natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o pędzle dla twarzy, to jest jeszcze bardziej ważne. I wielkość tego pędzla jest naprawdę idealna. On świetnie wpasowuje się tutaj, w moim przypadku, pod kością policzkową i z jego pomocą jesteśmy w stanie naprawdę bardzo łatwo, powoli zbudować sobie dokładnie taką plamkę cienia, jaką chcemy. W żadnym miejscu nie przesadzimy, ta plama nie będzie zbyt duża, nie stracimy nad nią kontroli. I tak naprawdę jeśli chodzi o tworzenie cienia i konturowanie właśnie takim trochę bardziej zgaszonym, ciemniejszym bronzerem, to zawsze wybieram ten pędzelek bardziej niż na przykład taki, który też Wam potem pokażę, który jest całkiem fajny. Po takie pędzelki sięgam częściej, jeśli nakładam może bardziej ocieplający bronzer, albo zależy mi na wymieszaniu takiego ocieplającego bronzera z tym bronzerem, którego użyłam do konturowania i tworzenia iluzji cienia. Natomiast jeśli chodzi właśnie o takie, nie wiem, może wyszczuplanie czy konturowanie, to jest zawsze mój pierwszy wybór. On bardzo fajnie sprawdza się też przy skroniach. Używam go też do rozjaśniania, na przykład z pomocą podkładów mineralnych, jeśli konturuję podkładami mineralnymi. Tutaj pod linią ust, przyciemniam nim czasem linię włosów. To są takie rzeczy, których nie robię jakby często na co dzień, natomiast kształt tego pędzla, jego budowa, jego rozmiar naprawdę bardzo, bardzo ułatwiają mi pracę, jeśli już decyduję się na jakiś taki bardziej pełny makijaż, do jakichś nagrań, zdjęć i tego typu rzeczy. Więc ten Wam naprawdę bardzo polecam. Polecam Wam też to, żebyście przyjrzały się marce Kawai, bo ich pędzle są naprawdę bardzo, bardzo dobre. I tak jak mówiłam, wielkość tutaj tak naprawdę robi, wielkość i kształt robi tutaj w przypadku tego pędzla całą robotę. Bardzo często widzę, że plamy bronzera, które uzyskujemy, starając się konturować, są
jak na naszą twarz trochę za duże i to jest taki mały błąd makijażu, który jakoś często rzuca mi się w oczy. Jeśli chodzi o konturowanie, to nie chcemy pracować ze zbyt małymi pędzelkami, bo wtedy wiadomo, ciężko rozpracować tą plamę na tyle, żeby ona była gładka i miękka, ale nie chcemy też pracować z pędzlami zbyt dużymi, ponieważ wtedy plamy, które uzyskujemy, są naprawdę nienaturalne i jakby tracimy władzę nad formowaniem tych cieni na naszej twarzy. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Tutaj mam dwa kolejne ścięte pędzle, które bardzo, bardzo chciałam Wam pokazać. Chociaż sama nie korzystam z nich jakoś super często, to są jednak moimi ulubieńcami i pomyślałam sobie, że naprawdę przydadzą się tym z Was, które konturują nosek po to, żeby go trochę na przykład wysmuklić i wyszczuplić. To są takie ścięte pędzle i tym moim oryginalnym ulubieńcem jest pędzelek Maestro 510 w rozmiarze 18. On był chyba pojedynczym pędzelkiem, nie był tutaj Maestro w żadnym zestawie, z tego co pamiętam. Natomiast teraz miałam duży problem ze znalezieniem go w sieci. Dlatego chciałam pokazać Wam alternatywę, którą łatwiej zdobyć i to jest pędzelek Ibra numer 06. One są tak naprawdę bardzo podobne. Ja wolę Maestro. Maestro moim zdaniem jest troszeczkę lepszy, dlatego że po myciu troszeczkę mniej się puszy i jest troszeczkę bardziej szczegółowy, jest trochę bardziej dokładny. Natomiast, no tak jak mówiłam, ciężko go jakoś znaleźć, więc będziemy mówić głównie o pędzelku Ibra. A konturowanie nosa wydaje się być takim dodatkiem do makijażu, który jest w pewnym sensie taką wisienką na torcie, może zajmować najwięcej czasu, może być najtrudniejszy. Niewiele z nas praktykuje to w takim szybkim makijażu codziennym, natomiast większość moich przyjaciółek ma za sobą jakieś eksperymenty na tym polu. Jest najczęściej z kształtu swojego nosa jakoś niezadowolona i jakby chciała tutaj by jakoś poeksperymentować, natomiast często właśnie nie mają odpowiednich narzędzi. I ja zawsze moim przyjaciółkom polecam właśnie taki pędzelek. Natomiast ten pędzel gwarantuje nam to, że z pomocą paru bardzo prostych ruchów, tak naprawdę, nie wiem, 3-4, jesteśmy w stanie delikatnie wysmuklić nos i to jest bardzo, bardzo proste, o wiele bardziej proste niż w wypadku stosowania pędzli do oczu na przykład. Takich zwykłych pędzli do cieni do oczu, które sama też stosowałam, które wiele z moich znajomych stosuje i właściwie każda moja przyjaciółka, która przeskakuje na ten pędzelek, jest naprawdę o wiele, wiele bardziej zadowolona i wręcz zachwycona. Ja konturuję mój nos troszeczkę w inny sposób, jeśli już to robię i dodaję taki element, który jest może rzadziej spotykany, dlatego że mój nos już jest z natury dość smukły. Natomiast jeśli robiłam to na kimś, to naprawdę ten pędzelek czynił ogromną różnicę. Sprawiał, że całe konturowanie przebiegało bardzo szybko, bardzo prosto. Bardzo łatwo było mi też kogoś tego nauczyć i jakby z pomocą tego pędzelka wszystko wytłumaczyć i przedstawić. Dlatego jeśli na przykład uważacie, że wasz nosek jest, nie wiem, zbyt szeroki, jest, jak to mówi moja przyjaciółka, zbytnim kartofelkiem, to ten pędzelek naprawdę się przydaje i jest super. I to jest właściwie tak naprawdę jedyna funkcja, do której ja go używam, ponieważ nie wiem, do podkreślania policzków czy też do konturowania innych elementów twarzy on się nie nadaje. Natomiast jeśli chodzi o nos, jest naprawdę niezastąpiony i też bardzo go polecam. Ja mam parę podobnych pędzli tego typu, bo na przykład Zoeva ma podobny pędzel, to jest numer 109 Sigma F77. Natomiast myślę, że widzicie, że te pędzelki są już o wiele większe. Natomiast tutaj faktycznie pędzel nie może być znowu zbyt duży, ponieważ stracimy tą precyzję, szczegółowość, na której nam zależy, dlatego rozmiar ma znaczenie tutaj akurat w tym wypadku. Jeśli jesteście początkujące, to naprawdę bardzo Wam polecam. Wydaje się, że takie profesjonalne pędzle, czy też może pędzle trochę mniej klasyczne, albo w pewnym sensie pędzle o dziwnych kształtach, mogą nie być wskazane dla początkujących, natomiast to jest właśnie jeden z tych pędzli, który początkującym bardzo pracę ułatwi, więc zdecydowanie też go polecam. Czas na pędzle bardziej klasyczne, na pewno wiele z Was jest w posiadaniu takich pędzli, to są te ścięte dość wąskie miotełki. Ja tutaj mam Sigma, to jest F40 i znowu Kawai F47. To są pędzle, które tak, sprawdzą się przy konturowaniu twarzy, która jest troszeczkę większa, ponieważ one same są no, umiarkowanie duże, ale powiedziałabym, że raczej w stronę większych niż mniejszych. I ja osobiście używam ich do
łączenia takiego bronzera, który ociepla cerę, z tym bronzerem do konturowania, tak jak mówiłam. I ja oba bardzo lubię, wydaje mi się, że one są takimi klasykami, jeśli chodzi o pędzle, na pewno podstawą w moim zestawie. Myślę, że jeden taki pędzelek warto mieć, jeśli kompletujecie zestaw, i one się naprawdę przydają. Często z ich pomocą nakładałam też róż, więc to jest taki pędzel wielozadaniowy. Natomiast tutaj mam jeszcze jeden pędzel, którego używam do konturowania na mokro. Niby ma być pędzel do rozświetlacza i to jest Sigma F56. Sigma ma bardzo fajny zestaw pędzli do konturowania, zaraz pokażę Wam jeszcze inne. I ten lubię dlatego, że jest bardzo gęsty, bardzo zbity, niezbyt twardy, naprawdę bardzo przyjemny w dotyku i świetnie rozciera wszelkie kremowe produkty. Podkłady w sztyfcie, korektory, bardzo ładnie łączy konsystencję i znów z jego pomocą możemy bardzo ładnie wymodelować kości policzkowe. Ja tych pędzli takich ściętych używam też na innych bardzo często do podkreślania linii żuchwy, co jest naprawdę super, jeśli chcemy to miejsce jakoś optycznie wyszczuplić. To jest też taki trik, o który prosiło mnie wiele dziewczyn, które malowałam i też wiele z nich uczyłam tego. Wydaje mi się, że tutaj pędzle też są ważne i takie ścięte pędzle bardzo pomagają i bardzo usprawniają cały ten proces. Tutaj on sprawdza się też fajnie na skroniach nosa z pomocą tego pędzla, jak akurat nie konturowałam i wydaje mi się, że jest do tego za duży. Natomiast ten pokazuję Wam jako taką ciekawostkę, ponieważ to nie jest taki element, który moim zdaniem jest bardzo wymagany, natomiast jeśli pracujecie na innych i faktycznie zdarza Wam się konturować na mokro, to wydaje mi się, że ten pędzelek Sigmy możecie docenić. Ale kolejnym fajnym pędzlem tej marki, też z tego zestawu do konturowania, jest F23 i to jest taki ścięty pędzelek, który jest dość wąski, ale trochę większy. Dla mnie on jest akurat na moją twarz jakby zbyt duży, natomiast jest bardzo dobrym pędzlem i wydaje mi się, że na pewno jeśli ktoś ma troszkę większą twarz niż moja, potrzebuje czegoś dobrego do konturowania i może chciałby celować w coś trochę lepszego, znaczy lepszego, dokładniejszego niż tego rodzaju pędzle, czym będzie mógł pracować też na mokro, ponieważ ten pędzelek nadaje się moim zdaniem też świetnie do rozcierania właśnie wszelkich podkładów w sztyfcie, korektorów i tak dalej, to ten też Wam polecam i myślę, że bym w niego celowała. Natomiast taką tańszą alternatywą dla pędzla Sigmy będzie pędzel Ibra i to jest numer 08. Tutaj nie będzie nam tak bardzo przydatny, jeśli chodzi o rozcieranie produktów w kremie. Natomiast ja bardzo lubię go do po prostu podkreślania kości policzkowych. To jest też pędzel, który ma naprawdę idealną wielkość i jeśli boimy się jeszcze na początku, nie wiem, troszkę eksperymentować z tym ściętym pędzelkiem, który naprawdę bardzo Wam polecam, i jednak czujemy taki opór i czujemy, że to może niekoniecznie jest to, nie wiem, nie ufacie mi i chcecie wypróbować coś bardziej miękkiego, coś o takim, wiecie, bardziej zaokrąglonym końcu, ale nadal coś, co będzie precyzyjne i co będzie w stanie, wiecie, stworzyć taki bardzo ładny, naturalny cień pod kością policzkową, to celujcie w ten pędzelek. On w trakcie mycia, wiadomo, po myciach nabiera troszkę objętości, troszkę się rozłazi, natomiast to nie jest jakaś ogromna różnica, jeśli go odpowiednio suszymy, to da się to jakoś poskromić. Ale tutaj wielkość jest taka bardzo trafiona i też to jest pędzel, którym bardzo łatwo się bronzery rozciera, bardzo ładnie się to wszystko blenduje i cieniuje i jakoś ten kształt jest taki dość niespotykany, ponieważ nie znalazłam szczególnie dużo podobnych pędzli tego typu i mam wrażenie, że tutaj to jest jakiś taki dziwny przypadek, natomiast ja ten pędzel bardzo lubię i też bardzo Wam polecam. Jeśli miałabym wybrać jakiś pędzel dla osoby bardzo początkującej, która chciałaby zacząć zabawę z konturowaniem, to wybrałabym właśnie ten pędzelek albo ewentualnie ten, jeśli czujecie, że
jesteście na tyle odważne, żeby dać mu szansę, co naprawdę będzie świetnym pomysłem. Natomiast jeśli chodzi o ten pędzel, tak naprawdę o ten tak samo. Konturowanie w ogóle to jeszcze taka cenna wskazówka, którą mogę Wam dać, polega na tym, żeby faktycznie za każdym razem przed przyłożeniem naszego pędzelka z produktem do twarzy pozbyć się nadmiaru tego bronzera z włosia przez na przykład, nie wiem, delikatne rozpracowanie tego produktu na dłoni. To jest coś, co w 99% przypadków uchroni nas przed stworzeniem na policzkach jakichś niechcianych plamek, przed tym, że produkt nie zostanie równo nałożony, równo roztarty i sprawi, że będziemy miały nad nim większą kontrolę i będziemy mogły budować ten efekt stopniowo. Takie stopniowe budowanie jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I jeśli dotąd jakoś nie radziłyście sobie z bronzerami, to taka mała zmiana naprawdę dużo daje, więc nie przekładamy produktu z pojemniczka od razu na twarz, tylko jakoś sobie delikatnie tutaj z nim pracujemy. Możemy wytrzeć nadmiar o dłoń, możemy wytrzeć nadmiar o chusteczkę, tutaj opcji jest naprawdę wiele. Ja konturuję też często twarz z użyciem podkładów mineralnych o różnych odcieniach. To jest też taka bardzo fajna sprawa. Jeśli korzystacie z minerałków, to też da się bardzo ładnie zrobić i efekty są też bardzo fajne. W takim wypadku pędzle troszeczkę bardziej zwarte, pędzle troszeczkę bardziej gęstym włosiu, troszeczkę bardziej konkretne, będą się lepiej sprawdzać. Ja używam też bardzo często pędzla do nakładania podkładów mineralnych jako takiego pędzla, którym potem wszystko łączę, blenduję i jeszcze rozcieram właśnie z taką minimalną ilością podkładu mineralnego na tym pędzelku i to jest też bardzo fajny sposób na to, żeby wszystko połączyć albo ewentualnie jeszcze potem coś poprawić, jeśli coś tutaj nam nie wyszło, ale myślę, że z pomocą tych pędzelków naprawdę nie będziecie miały problemów. Jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda, co Wy możecie polecić albo mi, albo innym widzkom i mam nadzieję, że filmik będzie jak najbardziej przydatny. Jeśli macie jakieś fajne pytania albo w ogóle jakiekolwiek inne pytania, nawet niezwiązane z konturowaniem, to oczywiście piszcie, będzie mi bardzo miło poczytać Wasze komentarze. Ja już dziękuję dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie. Myślę, że ASMR na pewno będzie, więc całuję Was jeszcze raz gorąco i do zobaczenia.